Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Bookspan, czyli no po prostu czytamy i chwalimy się tym, co czytamy. Kochani, do ostatniego Bookspanu udało mi się przeczytać 11 książek. W sumie trochę więcej, ale ostatnich kilka mam tylko końcówki, więc jeszcze zostawię na następny odcinek. Ale 11 dzisiaj zrobimy. Kilka naprawdę niesamowitych, kochani, pozycji mam. Zacznijmy od książki, która bardzo mi się spodobała, o której przypuszczam niewielu z was słyszało, bo autor chyba nie jest bardzo znana, a szkoda. Po raz pierwszy się o niej dowiedziałem od niejakiego Wojciecha Chmielarza. Widziałem to u niego na Facebooku, przeczytałem jakąś jego taką recenzję, gdzie on napisał, że no tam nie jest zła, ale generalnie trochę nie rozumie i mu się nie za bardzo spodobała. No to wiedziałem, że będzie świetna, bo jak Wojciech Chmielarz coś mówi, że jest coś słabe, to zawsze jest świetne, a jak mówi, że jest świetne, to potem u mnie wychodzi, że jest beznadziejne. Zobaczyłem potem z kolei na Facebooku u Jakuba Małeckiego, który tę książkę bardzo polecał, a jemu się rzadko zdarza polecać różne książki, no to wiedziałem, że będzie genialna. Aleksandra Zielińska, Grzybnia. Kochani, nigdy wcześniej nie słyszałem o tej autorce. Okazuje się, że napisała już kilka książek, mam już jedną poprzednią, Sorgę chyba się nazywa. Zamierzam ją przeczytać. Nie ukrywam, że jak zacząłem czytać, to przez pierwsze 50 stron miałem trochę mieszane uczucia, a zaraz wam powiem dlaczego. Może najpierw krótko o w ogóle fabule i tak dalej. Jest grupa przyjaciół, która zna się tam po prostu od lat, tworzyła taki tam specjalny klub, taki wzajemnej przyjaźni. Jeden z nich umiera. Mogę to powiedzieć, bo to się dzieje na samym początku książki, od tego zaczyna się cała akcja. W sensie nie ma tej śmierci, już jest po jego śmierci. I żona po nim, która była takim trochę jakby doszywanym elementem tej grupy, próbuje tę całą grupę znowu zgromadzić. Historia jest podzielona, w sensie cała fabuła jest podzielona na jakby poszczególne te osoby, czyli raz widzimy to z perspektywy, co się działo z jedną osobą, potem z drugą, z trzecią i tak dalej. Zresztą trudno mówić o jakiejś fabule. Ja nie rozumiem, dlaczego Jakub Małecki bardzo poleca tę książkę, bo to jest jego sposób pisania. Tu nie chodzi o akcję, tu nie chodzi o fabułę. Oczywiście coś tam się wydarza, tylko chodzi o odczuwanie świata, o radzenie sobie ze światem, o odbiór świata. To jest, kochani, swego rodzaju, tak jak u Małeckiego, trochę taki realizm magiczny w tej takiej polskiej wersji. Na początku, tak jak wam mówię, miałem trochę problem, bo czułem pewną sztuczność. W sensie to, co u Jakuba Małeckiego jest takie naturalne, jego sposób, wiecie, właśnie takiego wychwytywania rzeczy nadzwyczajnych w rzeczywistości jest absolutnie po prostu, jedzie jak w masło. Kuba Małecki ma genialny dar. Tak tutaj miałem takie wrażenie przez 50 stron, że ktoś mi coś próbuje wcisnąć na siłę. Ale nie zrażałem się i czytałem dalej i, że tak powiem, w pewnym momencie to się, nie wiem jak to powiedzieć, no jakby autorka cię przekonuje do tego swojego języka. I po 50 stronach, całkowicie tym zapomniałem, zupełnie przestało mi to fałszywie brzmieć i no i ona ma po prostu swój język. Możliwe, że szukałem w niej po prostu Kuby Małeckiego i dlatego mi to brzmiało dziwnie, a ona ma po prostu swój język. To jest, kochani, de facto książka, można powiedzieć, że najkrócej o stracie, bo to jest o tym, jak oni sobie wszyscy radzą z odejściem kogoś, ze śmiercią. To nie chodzi tylko właśnie o tego bohatera, który umarł, ale też o śmierci innych ludzi. No przepiękna wrażliwość, to jest moja wrażliwość. Grzybnia to jest taki motyw przewodni całej tej książki, bo ten zmarły napisał taką książkę właśnie o grzybni, tam się pojawiają cytaty z tego, one są tak bardzo ładnie poetycko wplecione w całą tę akcję. Powiem krótko, jeżeli ktoś czai Kubę Małeckiego, czyli jeżeli tak jak ja uważacie, że Kuba Małecki jest najlepszym polskim pisarzem, a Kuba Małecki jest najlepszym polskim pisarzem, to wejdzie w to jak w masło. Mówię, możliwe, że na początku, przynajmniej dla mnie, ten język musi się trochę przewałkować, ale jest to naprawdę fenomenalna rzecz. Bardzo mi się to spodobało. Z wielką ja lubię, jak książki sprawiają mi rozkosz. Czyli jak czytam rozdział i czuję rozkosz czytania. Bardzo to czuję, tą rozkosz czytania. I ta książka coś takiego mi dała. Absolutnie sięgnę do poprzednich jej książek. Nie wiem, czy one są równie dobre jak ta, ale ta jest świetna. Pani Aleksandra Zielińska, bardzo, bardzo, kochani, tą książkę polecam. Wydała to Agora. Polecam. Kochani, teraz może, bo to będzie tak trochę w kontrze do tego. Wiem, że teraz mi się dostanie prawdopodobnie od wielu z was, ale kochani, przyjmijcie to, że po prostu są różne gusta, że do różnych ludzi różne rzeczy trafiają. Kochani, sięgnąłem po pierwszą w mojej historii książkę, mimo że mam chyba wszystkie jego książki, ale żadnej jeszcze nie czytałem, po książkę Wiesława Myśliwskiego, Traktat o łuskaniu fasoli. To jest, kochani, klasyk, to jest podobno najlepsza książka tego autora, chociaż niektórzy mówią, że Widmokrąg chyba jest najlepszą książką tego autora. No, sięgnąłem po to, bo wszędzie piszą, że od tego trzeba niby zacząć, że to jest jakieś takie, wiecie, jego po prostu opus magnum. Kochani, to nie jest książka dla mnie. No wiem, zaraz dostanę po prostu. Kochani, znaczy powiem tak.
Ja rozumiem zachwyt i absolutnie rozumiem tych, którzy uwielbiają tego autora. Rzeczywiście jego warsztat, jego język to jest coś przepięknego. Tu można co trzecią stronę wyciągać różne po prostu cytaty, bo to jest taka bardzo głęboko filozoficzna książka, które pięknie brzmią jako cytaty. I właśnie zawsze widziałem w internecie różne takie fragmenty jego powieści, myślałem, Boże, ale to jest piękne, kiedy on właśnie pisze o wartości słowa, o przeżywaniu i tak dalej. No w ogóle rzeczywiście ma taki język, to jest no coś pięknego. Jakby rozumiem zachwyt tym i rzeczywiście w takiej warstwie literackiej byłem też jakoś tam zachwycony sposobem jego pisania. Ale kochani, dla mnie, powiem teraz bluźnierstwo, to jest książka o niczym. No przepraszam. Ja wiem, bo powiecie mi, że jestem po prostu prymitywny, prosty. Może tak, bo ja się potrafię zachwycać książkami, o których wam to zaraz powiem, które są absolutnie banalne i tamtymi się zachwycam, a tym się nie potrafię zachwycić. No ale nie potrafię. Dla tych może, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Książka jest takim monologiem człowieka, który mieszka w pewnej takiej osiedlu domków takich jakby wypoczynkowych, tak to nazwijmy. Trafia do niego jakiś nieznajomy, o którym zasadniczo nic nie wiemy. On akurat chce od niego kupić fasolę. Ten nie ma takiej fasoli jeszcze gotowej, tylko ma taką, którą trzeba łuskać. No i siadają we dwóch i łuskają te fasole, nie? Traktat o łuskaniu fasoli. I on przy tym łuskaniu mu opowiada swoje życie. Opowiada o emigracji, o tym, jak szukał roboty, opowiada, jak to się stało, że on jest tym dozorcą właśnie tych domków, o co w ogóle w tym chodzi. No to jest takie, oczywiście ja rozumiem, mierzenie się z tożsamością, z historią, z życiem i tak dalej. Jezu, kochani, dawno się tak nie wynudziłem na tego typu książkach. Ja uwielbiam książki w ten sposób pisane, rzeczywiście on pięknie pisze, aczkolwiek ja nie lubię też takich książek, gdzie jest tak strasznie dużo tego, wiecie, monologu, nie ma w ogóle dialogów. To jest oczywiście trochę dialogów, ale one mnie męczą. Może jestem po prostu dzieckiem współczesności. Ale generalnie, kochani, tak. To jest na pewno wielka literacka klasa, ale dla mnie to jest książka, która nic mi nie dała. Przepraszam, że tak mówię, bo wiem, że szargam jakieś wielkie w ogóle, wiecie, autorytety literackie. Bardzo polecam, bo uważam, że to jest książka, do której na pewno warto sięgnąć i myślę, że warto przeczytać jedną książkę tego autora, chociaż może to przesadę, może powinienem jeszcze inne zobaczyć, ale przepraszam, że inne są podobne. Jeżeli to ci podejdzie, no to właśnie, to jest twój autor, jak ci nie podejdzie, to nie. Mnie nie i raczej nie sięgnę do pana Wiesława Myśliwskiego po raz kolejny, no chyba, że ktoś mnie jakoś namówi. Dobra, jedziemy dalej, kolejna rzecz. O, to jest, kochani, dobra książka. Nie arcydzieło, ale bardzo dobra książka, przy której absolutnie cudownie spędziłem czas. Książka ma tytuł Wiek zła, napisała to niejaka Dipti Kapoor. Na początku myślałem, że to jest facet, ale okazało się, że to jest kobieta. Dipti Kapoor. Tak to wygląda, jest taka okładka, w ogóle są dwie wersje okładki. Jest taka, jest taka ciemna, jest akurat na taką trafiłem. Gruby buch taki, widzicie, to ma ile tam ma, no prawie 600 stron. Kani, to jest fajna książka, powiem tak, to jest genialne czytadło. O co chodzi? Niektórzy mówią, że to jest taki ojciec chrzestny w Indiach. Bo to jest, dzieje się w ogóle współcześnie, bo to są lata tam 90. 2000, czyli w ogóle taka, wiecie, nowość. Ja na początku zacząłem czytać, myślałem, że to chodzi o jakieś starsze lata, ale ona się dzieje współcześnie. Historia dotyczy jakby trzech osób tak naprawdę. Generalnie chodzi o to, że jest bardzo bogata rodzina indyjska, tak naprawdę mafijno-gangsterska, w której jest taki młody syn, który próbuje się jakoś tam wybić na niezależność względem swojego ojca, właśnie gangstera politycznego, tam wiecie, klakiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On ma też swojego służącego i jedna część książki to jest opowieść tego służącego, jak to się staje, że on z takiej biednej indyjskiej rodziny dochodzi do bycia właśnie takim, no de facto niewolnikiem jego, ale to jest taki no po prostu służący w rodzinie mafijnej. Gdzie potem oczywiście też bierze na siebie odpowiedzialność za różne czyny, które nie powinien i tak dalej. Jest jeszcze historia takiej dziennikarki, która zakochuje się w tym młodzieńcu, w sensie nie w tym służącym, tylko w tym bogatym synu tego gangstera, co de facto kończy się też po prostu no, takim rozwaleniem jej życia. Nie chcę zdradzać więcej, bo nie chcę wam mówić o fabule. Generalnie to jest po prostu, wiecie, taki obraz bardzo brutalnych, współczesnych Indii, biedy, bogactwa, mierzenia się z korupcją i tak dalej. I powiem tak. Książka jest prześwietnym czytadłem. Prześwietnym. Jest też audiobook, chyba go Filip Kosior czyta i ja fragmenty sobie słuchałem tego audiobooka, ale większość przeczytałem, a czasem w samochodzie dosłuchiwałem, bo ja mówiłem wam, że lubię robić tak, czasem jak mogę, że czytam i potem, że jak gdzieś jadę kilka godzin, to mogę sobie dosłuchać te parę, wiecie, rozdziałów i znowu wracam do czytania. Wtedy mi się jakby nie robią przerwy w czytaniu. Lubię taką kontynuację. Więc książka jest prześwietnym czytadłem i rzeczywiście można, wiecie, przepaść. Jak się siądzie wieczorem, to w ogóle nie możesz się oderwać, bo chcesz wiedzieć, co dalej, nie? Niektórzy mówią, zresztą tu jest chyba nawet na okładce napisane, czy gdzieś tam, że to jest w ogóle lepsze niż Shantaram, nie? Pamiętacie, mówiłem wam o Shantaram. Shantaram jest, uważam, genialną książką o Indiach.
Uważam, że nie. To nawet w połowie nie dorasta do Shantaram. Ja mam trzy zarzuty względem tej książki. Pierwszy jest taki, że ja w ogóle nie poczułem Indii w tej książce. Można by zupełnie spokojnie te akcje przenieść do Włoch, do Kolumbii, gdziekolwiek, do takiej właśnie, wiecie, mafijnej rodziny, bo tam nie czuć Indii dla mnie w tej książce. To było dla mnie główne. Ja kocham te książki właśnie o takich, wiecie, tych kulturach egzotycznych, bo ja lubię się w nie zanurzyć, lubię poczuć to. Zresztą jak czytam taką książkę, to zawsze mam takie coś, jak tylko jestem w połowie, Jezu, kupuję bilet do Indii, nie? To tak nie miałem. Jak miałem Shantaram, to chyba 15 razy chciałem jechać do Indii. Tutaj w ogóle. Więc jakby w ogóle nie czuję Indii w tej książce. Po drugie, ona ma takie momenty, ma taki sposób pisania, że są takie poetyckie jakby fragmenty, ona takie robi krótkie, urywane zdania, które mają jakby, tak wiecie, dotykać rzeczywistości i to mi nie grało. Dlatego, że to jest powieść, to nie jest, wiecie, grzybnia Aleksandry Zielińskiej, gdzie takie rzeczy miałyby miejsce, gdzie dotykamy rzeczywistości, bawimy się, wiecie, odbieraniem, a to jest po prostu zwykła powieść. I nagle jak w tej powieści się robią takie, wiecie, metafizyczne, miałem takie coś, po co ty to robisz, jakby ale po co to chwalenie się? Jest taki filmiki są, nie? Ale w ogóle po co to tutaj takie kokoszenie się? Pisz normalną powieść po prostu. No i trzeci zarzut, no zakończenie jest tragicznie słabe, uważam. No nie mogę wam zdradzić, o co chodzi, nie, żeby wam nie zepsuć lektury, ale zakończenie mi się, to jak się to zakończyło, to mnie bardzo rozczarowało. Generalnie, kochani, bardzo polecam, naprawdę. Jeżeli ktoś chce po prostu świetnego czytadła, świetnej powieści, wiecie, rozpisanej na wielki ród, zawiłości, fajnych bohaterów, to bardzo polecam. Ale ona ma po prostu swoje wady, ale generalnie Wiek zła, Dipti Kapoor, do poczytania jest. O, objawionko małe. Kochani, słyszałem o tym tysiące razy, przypuszczam, że wy też o tym słyszeliście tysiące razy, tylko pewnie nie o książce, a o filmach albo o takich rzeczach właśnie telewizyjnych. Chodzi, kochani, o książkę Pierre'a Buell, tak się chyba on czyta, Planeta Małp. Kochani, znałem to oczywiście jako pewien fenomen kulturowy, no bo to filmów na ten temat było już dużo. Bardzo lubię tam taką ostatnią trylogię, która była, taka nowo zrobiona, były takie trzy części, tam Planeta Małp, coś tam, potem Walka, coś tam. Bardzo dobre były te trzy części tego filmu. I po raz pierwszy, bo ja mówiłem wam, że ostatnio odkryłem to wydawnictwo, bo to jest z tego wydawnictwa Art Rage. Uważam, świetne wydawnictwo, wydają naprawdę świetne książki. Kupiłem już kilkanaście książek ich. Już wam chyba o trzech mówiłem. Będę kolejne sobie czytał, to będę wam opowiadał. Kochani, to jest zupełnie inna historia w ogóle niż w tych serialach i w tym. I w ogóle to jest prześwietna historia. Historia jest o tym, co się dzieje daleko w przyszłości. Ludzkość podróżuje międzyplanetarnie, taki statek z Ziemi wylatuje w kosmos, żeby polecieć na odkrywają nową planetę. Jak się okazuje, na tej planecie rządzą małpy, a ludzie są niewolnikami. Co nie? Jakby ludzie w ogóle nie są rozwinięci intelektualnie, nie potrafią mówić. No są po prostu jak zwierzęta. Trzyma się ich w klatkach jako niewolniku, robi się na nich eksperymenty. I ta ekspedycja ląduje tam, następuje pewnego, nie chcę zdradzić za bardzo fabuły, coś tam następuje i w wyniku tego jeden z tej ekspedycji trafia jako obiekt badawczy pod jakby kuratele małp. No i jak się łatwo domyślić, chociaż może nie wiem, czy łatwo domyślić, w zależności kto jakie filmy oglądał, wchodzi w relację z pewną szympansicą i ona odkrywa w nim, że on nie jest po prostu zwierzęciem, bo dla niej wszyscy ludzie to są zwierzęta, tak jak dla nas małpy są zwierzętami. Ona odkrywa, że on jest jej prawie że równy, albo może lepszy. I to jest, kochani, niesamowita w ogóle historia o tym, w jaki sposób on udowadnia swoje człowieczeństwo. To nie jest jakaś taka, wiecie, prosta sci-fi, gdzie tam chodzi o jakieś, wiecie, taką powiastkę science fiction, tylko to jest po prostu taka próba, wiecie, jakby po czym udowodnić, że jestem człowiekiem, w jaki sposób mogę to zrobić, czy mogę z innymi inteligentnymi istotami się. Fascynująca książka. Żałowałem tylko jednego, jest strasznie krótka, bo ona ma, kochani, ile? To jest 200 stron ledwie. Ja to przeczytałem w dwa wieczory. Miałem taki niedosyt, chcę jeszcze. Chcę dalej tej historii. Jedyna wada jaka jest, to jest taki twist w pewnym momencie, który był oczywisty od samego początku. Ja nie lubię, jak jest to rzeczywiste od samego początku. Lubię, jak są twisty, to żeby twist był twistem, czyli żebym się nie spodziewał, żebym miał takie coś wow. A tutaj zasadniczo po pierwszych trzech stronach, bo to jest widać po pierwszych trzech stronach, widać, jakie będzie zakończenie. I jakby to było dla mnie oczywiste, że tak będzie. I to jedyne mnie rozczarowało, ale to jest taki, wiecie, minus i taki nieważny. Bardzo polecam, kochani. Planeta Małp, Pietra Buella z wydawnictwa Art Rage, przekład Agaty Kozak. Świetna książka, naprawdę świetna książka. Kochani, teraz bardzo króciutko, bo to jest książka, którą trochę wam polecam, a trochę wam nie polecam, bo nie wiem, ale ją przeczytałem i w sumie, no dobra. Hermann Hesse,
Podróż na wschód. Kochani, wiecie, że ja co jakiś czas lubię sobie sięgać do takiej klasyki, tak żeby po prostu czytać też takich klasycznych autorów. No Hermann Hesse jest jednym z ważniejszych pisarzy niemieckich szczególnie. Kiedyś wam mówiłem o jego Siddharcie, tak? To była dobra książka, bardzo dobra książka. Wiedziałem, że nie mam teraz czasu na nic grubego jego, bo on ma też takie wielkie, te tam gry na szklanych paciorkach i tak dalej. Do tego kiedyś sięgnę. I wziąłem taką jego malutką książeczkę Podróż na wschód. Powiem wam tak. Ja tej książki nie rozumiem. Naprawdę. Znaczy w sensie... No niby wiem, o czym ona jest. To jest taka przypowiastka o pewnym nieistniejącym zakonie. To się dzieje wszystko po II wojnie światowej. Trochę to jest taka, wiecie, alegoria, gdzie jest takie poszukiwanie nowej tożsamości duchowej Europy i w ogóle świata. Gdzie jest taki specjalny zakon, gdzie jest taki adept tego zakonu, który próbuje zrozumieć reguły na nowo rządzące światem, odnajduje siebie, ale to jest napisane takim językiem, że ja trochę... Bardzo dużo mi wyjaśniło posłowie w tej książce. To ciekawe, że żeby książkę zrozumieć, musiałem przeczytać posłowie. Ale jest coś takiego w jego prozie, co mnie pociąga. Że nawet jak ja tego do końca nie rozumiem, to jest tak, że odczuwam fascynację. Odczuwam takie, wiecie, że po prostu fajnie, że to czytam. Tylko nie wiem, że ta recenzja, którą teraz mówię, jest bez sensu, ale nie wiem, czy ktokolwiek z was to czytał, a pewnie większość z was, jak to zacznie czytać, to powie, Jezu, co za bzdury. Bo to są jakieś takie bzdury. Ale jest coś w tym literacko tak pociągającego. I nie chodzi o język, tylko chodzi o jakiś taki sposób... przedstawiania świata. Kochani, nie umiem wam powiedzieć więcej o tej książce. Jak chcecie zrozumieć, to przeczytajcie posłowie, bo posłowie naprawdę fajnie tłumaczą, o co w niej chodzi. Tylko, że miałem takie wrażenie, fajnie, że powiedzieliście mi, o co w tym chodzi, ale jak to czytałem, to ja tego nie wiedziałem, że o to w tym chodzi. Hermann Hesse, Podróż na wschód. Alegoria dziwnego poszukiwania tożsamości Europy po II wojnie światowej. Gdybyście to czytali, to jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Dobra, jeszcze jedna książka z naprawdę genialnych książek. Cormac McCarthy, Rącze konie. Kochani, to jest arcydzieło. On za to dostał chyba Bookera w ogóle, tak mi się wydaje. To jest pierwsza część trylogii. To jest tak zwana trylogia pogranicza. Ja w ogóle lubię Cormaca McCarthy'ego. Bardzo mi się podobała jego droga. Kiedyś wam o nim mówiłem w Bookspanie. On ma specyficzny też język. Znaczy, piszę dialogi bez myślników. Ja wiem, że to może nic nie znaczy, ale dla mnie to już od razu czuję się dziwnie, jak to czytam. Co to jest, kochani? To jest książka, która jest bardzo w ogóle dziwna, w sensie jeżeli chodzi o umiejscowienie jej w czasie, bo ona się w ogóle dzieje w XX wieku, dosyć współcześnie, a brzmi jak taki western, wiecie, tam z XVIII wieku, nie? Czy nawet nie wiem tam z kiedy. Jest jakiś takich początków, wiecie, Ameryki, tej takiej kowbojskiej preriowie, bo to jest generalnie książka kowbojska. Jest dwóch młodych chłopaków, którzy wyruszają ze Stanów, chcą uciec z domu, wyruszają ze Stanów, biorą dwa konie, wyruszają ze Stanów i jadą do Meksyku, żeby nowe życie jakby rozpocząć. Tam w Meksyku dzieje im się mnóstwo przygód. W takiej warstwie, wiecie, fabularnej to jest po prostu taki western. Jakby napotykają, wiecie, przeciwników, strzelają się, trafiają na farmę, gdzie wypasają bydło. Są w ogóle świetni w tym wypasaniu bydła, są też świetni w tym... Przepraszam, nie bydło, co ja gadam. Nie bydło, tylko konie. Jakby nie polują, tylko łapią dzikie konie i je oswajają. Co mi się z tym bydłem w ogóle zrobiło? Bo tam też po drodze po prostu są ci, którzy wypasają bydło. Generalnie są ludźmi, kowbojami, którzy świetnie znają się na koniach. We wszystkim się pojawia oczywiście niemożliwa miłość jednego z nich. Kochani, książka jest kurczę, jest tak dobra. To jest taki, wiecie, najprawdziwszej po prostu wody western, ale nie western, wiecie, rozrywkowy. Nie taki western, wiecie, telewizyjny, tylko taki western, gdzie odczuwasz po prostu ból życia, gdzie odczuwasz niemożność odnalezienia się w świecie. To są w ogóle klimaty, które mnie strasznie jarają. Kochani, mnie strasznie jara ten czas w świecie. Właśnie no mówię, to mi się trochę to nie zgadzało, bo to się dzieje współcześnie, więc to już nie był ten czas, ale gdzie nie ma reguł, gdzie nie ma państwa, gdzie nie ma tych wszystkich zasad, gdzie po prostu wchodzisz w nowy kraj, odkrywasz go i tam de facto ustalasz dopiero reguły. Mnie to strasznie kręci. Kochani, troszeczkę trudno się ją czyta. Ja tego jego języka lekko nie łapię, ale to mi nie przeszkadzało zupełnie. On nie ma takiej, wiecie, potoczystości w czytaniu. To nie jest taka rasowa powieść do czytania. On jest taki trochę chropowaty. Ale to jest fenomenalne. To jest po prostu fenomenalne. Na pewno przeczytam drugi, trzeci tom. Wiem, tam czytałem na okładkach, że one są zupełnie oddzielnymi, jakby to nie jest o tych samych bohaterach. Więc jakby one są tylko w jednym jakby rejonie, w jednym takim uniwersum zrobione, ale to jest wszystko historie innych ludzi. Ale ten pierwszy Rącze konie, Cormaca McCarthy'ego, przepraszam, koni, no arcydzielna, fenomenalna książka. Dobra. Boże, jak ja się zawsze rozgaduję o tych książkach, no ale co zrobić?
Kochani, teraz króciutko i też bardzo wam polecam. Mówiłem wam już o dwóch książkach tej pani. One zresztą są tam z tyłu. Mówiłem wam o Cudownych latach i o Życie Violet. Pani niejaki Valérie Perrin. Wydano jej nową książkę, Zapomniane niedziele. W sensie myślałem, że to jest jej nowa książka, okazuje się, że nie. Okazuje się, że to jest jej debiut. Tylko nie był nigdy po polsku wydany. Ona ma trzy książki. Tamte dwie i właśnie tom i to jest jej debiut. I powiem tak. Bardzo polecam, aczkolwiek widać, że to jest jej debiut. Czyli jakby tutaj rozwija się to, co w tych jej nowych powieściach jest już w pełni rozwinięte, a ja bardzo lubię jej odbiór świata. O co tu chodzi? Bardzo ciekawy pomysł na książkę jest. Jest pewna kobieta, która w ogóle jest sierotą, w sensie jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym, ona pracuje w takim maleńkim miasteczku francuskim, pracuje w domu starców, gdzie opiekuje się starszymi osobami i tam jest taka lekka zagadka kryminalna, ona nie ma wielkiego znaczenia, ale jest taka lekka zagadka kryminalna, że ktoś z tego zakładu dla tych osób starszych dzwoni do bliskich tych osób, które są w tym zakładzie, do tych, których nikt nie odwiedza, z informacją, że ten ktoś umarł. A chodzi tylko o to, żeby oni przyjechali, bo na przykład nie byli od miesięcy odwiedzić tego starszego człowieka, swojego rodzica, nie, czy kogoś tam z rodziny. I w ten sposób ten ktoś ich zmusza, żeby oni przyjeżdżali w odwiedziny. Dlatego się nazywa Zapomniane niedziele, no bo niedziela jest dniem odwiedzin, a ci, którzy są zapominani w niedzielę, bo ich nikt nie odwiedza, to... Tylko mówię, to jest taki poboczny wątek, który ten trochę ma podrasować akcję, a generalnie chodzi o to, że ta bohaterka odkrywa po prostu przeszłość swojej rodziny, bo tam jest jakaś zagadka z tą śmiercią tych rodziców. Tak jak zawsze u Valérie Perrin. Tam zawsze jest jakaś zagadka z przeszłości, którą ona próbuje rozwikłać. Fabuła fabułą, chociaż uważam, że sam pomysł jest świetny z tymi telefonami właśnie do ludzi o ich bliskich, że niby oni umarli, oni przyjeżdżają, okazuje się, że oni żyją. Ona ma fantastyczny ten odbiór rzeczywistości. Jeżeli komuś się podobało Życie Violet, jeżeli komuś się podobało Cudowne lata, to mu się bardzo spodoba. Jedyne, co mnie czasem leciutko jakoś tak kłuje w tej jej prozie, to ona za bardzo, jak to powiedzieć, dręczy tych swoich bohaterów. W sensie, ja rozumiem oczywiście, że próbujemy opisać prozę życia i rzeczywiście życie czasem wygląda tragicznie, tylko mam takie wrażenie, że wszyscy bohaterowie u Valérie Perrin to są po prostu, to są tragedie nad tragedie. Czasami, to miałem też przy poprzednich książkach, byłem troszkę za bardzo zmęczony już tym, jak bardzo źle im jest, jak bardzo im się źle wydarzyło w życiu. Czasem mam taką ochotę, ale daj im jakieś pozytywne też momenty, nie? Więc to jest jedyne, które czasem leciutko w tej prozie tak odwiecie. Znaczy, to jest minusik malutki, ale taka jest jej proza. Natomiast to się rozkosznie czyta. Rozkosznie. O Boże, jak rozkosznie. Jest też audiobook, ale nie polecam. Jest bardzo drętwo czytany. Zobaczcie, ale no nie podoba mi się. Kochani, to jest naprawdę wyszła na jedną z takich autorek, które lubię i które w ciemno, jeżeli wyjdzie kolejna książka, to kupię. Czekam na jej nową książkę. Pewnie za jakiś czas tam znowu będzie. Natomiast ten jej debiut polecam. Zapomniane niedziele Valérie Perrin. Bardzo świetna rzecz. Kochani, bardzo króciutko, bo postanowiłem sobie skończyć, jak się nazywa cztery tomy? Tetralogia, nie? Tetralogia, tak. To jest trzeci tom. Mówiłem wam kiedyś chyba o pierwszym, albo o drugim, albo nie mówiłem o żadnym, a tylko mówiłem, że czytałem chyba tak. Kochani, pan, który już nie żyje, bardzo szkoda, bo napisał tylko kilka książek, tą właśnie tetralogię, plus jeszcze ma takie starsze cztery i jedną taką teraz wydali, to wam o tym mówiłem, wydali taki zbiór jego opowiadań. Carlos Ruiz Zafón. Kochani, wszyscy go pewnie kojarzycie, znaczy czytelnicy nałogowi go na pewno kojarzą z jego najgłośniejszej książki, czyli pierwszej części tej tetralogii, czyli Cień wiatru. Fenomenalna książka. Po Cieniu wiatru była druga, jaki miał drugi tom? Druga to była Gra Anioła. Gra Anioła mi się troszeczkę mniej podobała, bo nie podobała mi się taka mroczność Gry Anioła. Cień wiatru był lepiej wyważony, chociaż obydwie są fenomenalne. Bardzo wam polecam. I Cień Anioła, i Gra Anioła. Natomiast Więzień Nieba jest trzecim tomem i jest takim najskromniejszym. Mam wrażenie, tak jak pierwszy i drugi tom były takimi, wiecie, monumentalnymi historiami, ta jest taka drobniutka. Czy wam muszę mówić o fabule? No powiem wam, bo nie mówiłem o poprzednich książkach. Świat się dzieje w Barcelonie, w sensie wszystkie cztery tomy się dzieją w Barcelonie. To jest chyba początek? Nie pamiętam, kurczę, dat, przepraszam. To jest XX wiek, ale taki dawny XX wiek. Mamy księgarzy, którzy w ogóle są wokół takiej tajemnicy też, że tak powiem, skonotowani, tak zwany cmentarz zapomnianych książek, czyli jest takie miejsce w Barcelonie, gdzie wszystkie książki, które zostały nieczytane przez ludzi, które są niedocenione, lądują tam na tym cmentarzu, każdy może tam jedną książkę wybrać, to jest dłuższa historia, ale to jest na pierwszy tom, gdyby ktoś to tam, proszę sobie zajrzeć. Tutaj to się dzieje, bo to się dzieje jakby, to jest ta sama rodzina bohaterów, ale nie ci sami bohaterowie, więc tutaj to już jest tam któryś potomek tych bohaterów, jest po prostu
młody chłopak, który pracuje z takim drugim gościem w księgarni u swojego ojca. Nagle pojawia się jakiś dziwny pan w tej księgarni, który grozi temu jego przyjacielowi. I de facto książka jest opowieścią o historii życia tego przyjaciela. On był w takim najbardziej strzeżonym więzieniu w Barcelonie, w sensie pod Barceloną, gdzie spotyka gościa z poprzedniego tomu. To nie jest tak, że trzeba czytać poprzedni tom, żeby zrozumieć, ale jak się to czyta po kolei, to ładnie to widać, jak to się rozwija, ta cała historia. I on po prostu opowiada historię swojego życia. I to jest fascynująca historia taka, no bardzo wiecie. On ma w sobie też takie połączenie romansu z kryminałem noir, z takim też takim jakimś thrillerem takim duchowym. Trochę tam jest nadzwyczajności, nadnaturalności, a jednocześnie to jest takie bardzo cielesne i zmysłowe. Tak bym to potrafił określić. Ja go uwielbiam czytać. To nie jest, uważam, najwyższej klasy literatura. Takiej, wiecie, takiej wysublimowanej. Ale to jest tak doskonałe czytadło, z taką cudowną dawką humoru, z takim cudownym, wiecie, takim polotem. Ajajajajaj, bardzo to lubię. Ale mam dzisiaj flow, słuchajcie. Carlos Ruiz Zafón, Więzień Nieba, trzeci tom. Jak ktoś nie czytał pierwszych dwóch, to zacznijcie od tamtych pierwszych dwóch. Cień wiatru i Gra anioła. Ale została mi ten czwarty tom, jeszcze go nie czytałem, więc ten czwarty na pewno przeczytam i wam opowiem. Kochani, jeszcze trzy książki. Odkrycie moje. To jest po prostu odkrycie dla mnie roku. Poważnie. Gdzie ja to widziałem? Widziałem w internecie, kto to... A, polecały to te oczywiście. Zaksiążkowane. Mówiłem wam, że czasem sobie oglądam te dwie siostry. Bardzo śmieszne, bardzo je lubię. Nie zgadzam się często z ich recenzjami, ale bardzo, bardzo lubię te dziewczyny. I one właśnie to gdzieś tam chyba polecały. Chociaż nawet nie pamiętam, czy mi się to bardzo podobało, czy nie. Ale sięgnąłem. Co to jest za arcydzieło? Uwaga. S.A. Nie wiem w sumie, jakie to są skróty od czego. Nawet nie ma napisane. S.A. Chakraborty, tak się nazywa, Miasto Mosiądzu. To jest pierwszy tom z trzech tomów. Są jeszcze dwa tomy, mam już obydwa, na pewno przeczytam. O co tu chodzi, kochani? Ja od lat czekałem na dobrą książkę, wiecie, taką fantazy przygodową, osadzoną w świecie arabskim, gdzie byliby dżinowie, wiecie, ci tacy z lampy wychodzący, gdzie, no właśnie, przede wszystkim z dżinami, czyli taki Aladdin, nie? I takich książek, uważam, jest bardzo mało, jakieś na żadne fajne nie trafiłem. Wreszcie. Ja już to czytałem, kochani, ze 2 miesiące temu, więc już do końca nie pamiętam dokładnie fabuły. Mam tylko takie, wiecie, wspomnienie genialności tej książki. Jest po prostu młoda dziewczyna, która żyje w Kairze bodajże, jeżeli mylę, to wybaczcie, w jakimś arabskim mieście. Tak normalnie, jest taką lekką oszustką, tam wróży ludziom i tak dalej, po prostu udaje, de facto po prostu wyciąga od nich pieniądze. I w pewnym momencie po prostu w jej życiu pojawia się dżin. Nie chcę mówić więcej, jak to się dzieje, bo fabuła to jest w ogóle ekstra. I okazuje się, że oprócz tego jej świata istnieje oczywiście świat dżinów, który jest równoległym światem do świata naturalnego. Ten dżin ją wciąga do tego świata, właśnie do miasta Mosiądzu, bo jest takie wielkie miasto, gdzie mieszkają dżinowie. Oni są tam podzieleni na frakcje. On jest w ogóle... To jest historia rozpisana na po prostu setki lat. Kochani, co tu się dzieje? Akcja jest taka, że co 10 stron masz takie coś. Co? Jak to? Tutaj? Tędy? Dotąd poszło to? Wszystko się obraca. Są dramaty. Oni się kłócą. Jednają. Są bardzo niejednoznaczne postaci. Są władcy, którzy wydają się bardzo źli. Okazuje się, że mają swoje racje. To jest taka książka, wiecie, utkana niezwykle bogato. Niezwykle tak... No i dżiny, po prostu dżiny, wreszcie ktoś pokazał całą magię dżinów, całe takie, wiecie, po prostu fascynujące, taki folklor arabsko-magiczny. Ekstra. Po prostu, kochani, wsiąkłem w tą książkę jak dawno w nic. Naprawdę. Wręcz od razu chciałem czytać drugi, trzeci tom, a sobie powiedziałem, nie, na razie inne muszę zadawkować. Przeczytałem pierwszy tom, to jest gruby, kochani, Bóg, to ma ile? To ma 600 stron. Miasto Mosiądzu. Kochani, bardzo wam polecam. W sensie, że ktoś lubi fantazy. No po prostu ja przepadłem. Czekam z rozkoszą na drugi i trzeci tom. Moi drodzy, jeszcze dwie książki, króciutko na koniec, które chciałbym wam polecić. Jedna to jest książka autora, którego dopiero co odkryłem. W sensie widziałem jego wiele książek, nawet mam chyba jego ze dwie książki jeszcze, ale nigdy go nie czytałem. Jeden z tych polskich autorów kryminałów i tak dalej. Ale okazuje się, że poza kryminałami, które podobno są bardzo krwawe, a ja nie lubię krwawych kryminałów, to napisał dwa tomy pewnej sensacji. Na razie przeczytałem sobie pierwszy, po drugi na pewno sięgnę. Przemysław Piotrowski, Prawo matki. Kochani, o co chodzi?
Kochani, wiecie, że ja lubię sensacyjniaki. W sensie lubię książki sensacyjne. Dla mnie książka sensacyjna to jest książka, w której jest bohater, który posiada specjalny zestaw umiejętności, który potrafi pokonać każdego swojego wroga i który ratuje kogoś w potrzebie, nie? Oczywiście w świecie współczesnym, z bronią i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście książka dokładnie, że tak powiem, w takim kluczu, z tą różnicą, że główną bohaterką jest kobieta. Ona ma takie dziwne imię, czekajcie, Luta Karabina. Luta Karabina, chodzi o to, ona ma tureckie nazwisko, bo pochodzi jej rodzice tam, czy dziadek jest z Turcji. Luta jest byłą jakąś tam, wiecie, z jednostki specjalnej kobietą, która ma oczywiście super zestaw skillów i potrafi zabić cały świat, jest takim kobiecym Rambo, a jednocześnie ma dwójkę dzieci. Tam jest trochę taka dziwna relacja rodzinna, bo ona ma jakiegoś tam byłego męża, którego zostawiła i tak dalej. I cała akcja polega na tym, że w pewnym momencie porywają jej młodą córeczkę. I to był dla mnie, kochani, dzwonek ostrzegawczy, bo ja nie znoszę książek, gdzie krzywdzi się dzieci. Nie jestem w stanie takich książek czytać, naprawdę. Nie jestem w stanie czytać książek, gdzie krzywdzi się dzieci albo kobiety. To jest w ogóle ciekawe. Mężczyzn mogą po prostu wyrzynać, wiecie, tysiącami, ale jak w jakiejś książce dziecko jest skrzywdzone, albo na przykład kobieta zostaje, nie wiem, właśnie zgwałcona, wykorzystana i tak dalej, ja nie jestem w stanie w ogóle tego czytać. Więc tu od razu spoiler, kochani, z dzieckiem jest wszystko dobrze. Muszę to powiedzieć, bo inaczej bym wam tej książki nie polecał. Porywaje mnie dziecko, no i cała książka jest o tym, że ona musi odbić to dziecko. I kochani, to jest po prostu klasyczny akcyjniak, gdzie ona sama w pojedynkę pokonuje 1500 wrogów. Kochani, to jest w ogóle dla mnie, to jest to, czego ja szukam. W sensie ja uwielbiam takie książki sensacyjne, bohaterka jest świetna. Ma jedną wadę, ma taką dziwną relację seksualną, tak nazwijmy, z jakimś tam swoim takim partnerem. Takie rzeczy mnie trochę odstręczają. Nie wiem, po co oni takie rzeczy robią, żeby było, nie wiem, nowocześnie, no ale trudno. Ale generalnie książka jest świetna. Po prostu, w sensie mówię, w tym gatunku, nie? W gatunku sensacyjniaka, gdzie mamy bohatera, który wszystko potrafi i który pokonuje wszystkich wrogów i nikt mu nie podskoczy, to pod tym względem jest absolutnie świetna. Wiem, że już jest drugi tom, wyszedł. Zamierzam go przeczytać. Mam nadzieję, że się nie popsuje, bo wiecie, że mam to takie doświadczenie z tymi seriami, które bardzo się psuły, nie? Jest ta seria Ćwieka, w sensie Dreli, gdzie pierwszy tom był genialny, drugi tom to jest absolutne dno, niestety, przepraszam, że tak mówię, może nie powinien takiego słowa używać. No po prostu drugie zdanie totalnie nieudana. Mamy Wojciecha Chmielarza, który napisał pierwszy tom świetnego sensacyjniaka, to się nazywało Prosta Sprawa chyba, tak? Czy jakoś tak? Który był świetny i potem wyszedł drugi i trzeci tom, nie mówiłem wam może oczywiście o nich, bo drugi i trzeci tom to są po prostu absolutne klapy. Nie wiem, dlaczego oni psują tę serię. Mam nadzieję, że Przemysław Piotrowski nie popsuł serii i drugi tom, jak to czytam, to będę mógł powiedzieć, że wreszcie może ktoś nie popsuł serii sensacyjnej w Polsce. Bo zagranicznej takiej serii jest mnóstwo. Jest na przykład, wiecie, Jack Reacher, Lee Childa. Każdy tom jest po prostu super. Wiadomo, są lepsze i gorsze, ale wszystkie są super. Nie ma tego takiego zjazdu. A u tych polskich zawsze jest po prostu potem drugi, trzeci tom, to są jakieś po prostu kompletne porażki. Chociaż czekam na trzeci tom Drelicha, może będzie lepszy. Pierwszy tom, Prawo Matki, bardzo, bardzo sensacyjnie jaką polecam. Kochani, i ostatnia rzecz, Boże, znowu tak długo dzisiaj. Ostatnia część serii z nadkomisarzem Zakrzewskim, czyli Mieczysław Gorzka, Ostatni Świt. Po pierwsze, nienawidzę wydawnictw, które w trakcie serii zmieniają okładki. Dwie pierwsze tomy, bo to jest ta seria Polowanie na psy, tak? Czy tam Wściekłe psy. Wściekłe psy, przepraszam. Seria Wściekłe psy, były już, mówiłem wam o wszystkich tomach poprzednich. Dwa pierwsze tomy wyszły w jednych okładkach i trzeci wydali w nowym. Oczywiście wydali też pierwszy i drugi teraz w tej nowym, ale nie ma tego trzeciego w tym starym. Uważam, że to jest bardzo, bardzo nie fair. Państwo z Bukowego Lasu, to jest bardzo nieuczciwe. Rozumiem, że wydajecie nową okładkę i wydajecie potem poprzednie dwa tomy w nowej, ale to wydajcie też trzeci tom w starej okładce, żeby mógł sobie zrobić serię. Nie cierpię, wiem, mam na jakąś nerwicę, ale nie cierpię, jak mam dwa tomy w tej serii z jednego wydania i trzeci tom z drugiego wydania. Państwo z Bukowego Lasu, nieładnie, nie robi się tak. No chyba, że jest ten trzeci tom, tylko ja nie wiem, ale nie znalazłem. Ta w ogóle nowa jest bardzo ładna, ale halo. Dobra, już lecę. Więc kochani, Mieczysław Gorzka polecam w ciemno, to wiadomo. Komisarz Zakrzewski polecam w ciemno, aczkolwiek jest mi teraz bardzo wstyd za to, co powiem. Ten trzeci tom Wściekły psów jest najsłabszy ze wszystkich. Z jednego prostego powodu. Jest tam Zakrzewski, jest super, fabuła fajna w miarę. Natomiast dlatego, dlaczego mówię w miarę? Bo do tej pory wszystkie książki z Zakrzewskim, właśnie poza tym, że mają tego świetnego Zakrzewskiego i on bardzo też fajnie, bardzo mi się podoba, jak buduje fabułę Gorzka, to tutaj nagle mam wrażenie, że jest zmiana jakby, jak to nazwać, szerokości działania. O co mi chodzi?
Do tej pory wszystkie tomy zawsze były tak, że była jedna sprawa, był jakiś tam jeden zabójca, co nie? I wszystko było takie dosyć kameralne. Natomiast tutaj nagle to się robi takie strasznie szerokie, wręcz takie prawie, że ogólnoświatowe śledztwo. No wiem, że przesadzam, bo tak nie jest. A nagle się z tego robi sprawa nie tam pojedynczego tego, tylko cały jakiś taki układ zła jest. I ja wiem, że w poprzednich dwóch tomach to było szykowane, bo to było oczywiście widać, że on szykuje grunt pod to, że jest taka cała siatka, wiecie, zbrodnicza. Ale to mi jakoś nie zagrało. To mi nie zagrało. Oczywiście komuś się to może spodobać. I mówię, ja polecam tę książkę absolutnie. Uważam, że Gorzka z polskich kryminalistów, wybaczcie, jest naprawdę absolutnym topem. Jest 1000 razy lepszy od tych wszystkich wielkich tuzów polskich, nie? Którzy tam wszystkich reklamują, niby wszystkich. Oni są w ogóle do niczego, już uważam. Natomiast Gorzka jest prześwietny. Natomiast ten tom mi się podobał najmniej ze wszystkich. Widziałem już zapowiedź, jest nowy tom, w sensie nowa część będzie z Zakrzewskim. I to chwała Bogu. Jakaś nowa, w sensie nowa seria chyba, albo w ogóle osobny tom. To się nazywa chyba Nie Anioł, to wychodzi w kwietniu. Na pewno zajrzę. A aktualnie w ogóle jestem w trakcie czytania tego Poszukiwacza zwłok Gorzki też. To jest zupełnie osobna seria, ale jestem w połowie mniej więcej. To wam opowiem w następnym odcinku. Kochani, Mieczysław Gorzka, Zakończenie Wściekłych Psów, Ostatni Świt. Bardzo dobra rzecz, aczkolwiek dla mnie najsłabsza ze wszystkich. Kochani, to tyle. Będzie pewnie niedługo nowy Bukszpan, pewnie jakoś tam oczywiście w kwietniu, bo mam dużo bardzo książek już rozpoczętych, nawet przy niektórych jestem przy końcu, tylko no nie mówię o nich jak nie dokończę, więc się szykuje pewnie niedługo odcinek. A w ogóle mam taki plan teraz, bo bardzo mam dużo rozpoczętych różnych fajnych serii, że właśnie przeczytałem, wiecie, pierwszy, drugi tom i bardzo chciałbym tę serię dokończyć. Zawsze mam problem z tymi seriami, bo nie wiem, czy wam jakby opowiadać o kolejnych tomach serii, bo niby już wiemy, o co chodzi. Autora znamy serię, bo wam opowiedziałem, więc nie wiem, czy to jest ciekawe, jak mówię o kolejnym tomie, no ale no pewnie tak będzie, bo chcę dużo tomów dokończyć. No dobra, to tyle. Jak zawsze nagadał się po prostu jak oszalały, ale no te książki mnie strasznie jarają. Kochani, polećcie mi tam coś, jak coś wam się podoba, to mi tam polecajcie. Błagam, nie polecajcie mi książek religijnych, ja nie lubię książek religijnych. Wiem, jak to brzmi, no co zrobić. Ale jak macie jakieś świetne książki, które czytacie, to proszę w komentarzach mi tam pisać. Tylko nie tylko, że wiecie nazwisko i tam tytuł, tylko napiszcie 3 słowa, co to jest za książka. Ja w niektórych już tam książkach sięgnąłem właśnie do tego, co wy napisaliście, albo mam zaznaczone, żeby sobie to zajrzeć, bo ktoś tam napisał właśnie troszeczkę więcej, taka i taka książka, to sobie po prostu zaznaczam, żeby sobie to kiedyś zobaczyć. Więc jak macie jakieś polecajki, to piszcie w komentarzach. Dobra, tyle na dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo w kolejnym Bukszpanie. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pa, pa!